Witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym poradniku. Dzisiaj pokażę Wam, jak dodawać polskie znaki do anglojęzycznych czcionek. Ten poradnik będzie skupiał się na polskich znakach, natomiast oczywiście można również dodawać dowolne znaki, jeśli już będziecie nabierzecie w tym wprawy. Do tego zadania będzie nam potrzebny program o nazwie Font Creator 5.0. Dlaczego konkretnie ta wersja, która jest już dosyć przestarzała, widzicie? Ta wersja jako jedyna jest dla mnie zrozumiała w obsłudze, dlatego właśnie jej nauczyłem się obsługiwać i jej obsługi Was nauczę. Skąd możecie ją pozyskać, tego niestety Wam nie zdradzę, natomiast co bardziej rozgarnięci z pewnością będą w stanie z łatwością znaleźć tę wersję na internecie. Wchodzimy w ten program. Za przykład posłuży nam czcionka o nazwie doom.ttf, ale ten poradnik może równie dobrze być zastosowany do przerobienia dowolnej czcionki w formacie ttf. Wybieramy File, Open, Font File i wybieramy naszą czcionkę. Teraz przed nami pojawiła się nasza czcionka. Widzimy tutaj wszystkie znaki, które są w niej obecne. Są pokazane one na czarno, a wszystko to, co jest zaznaczone kolorem takim niebieskawym, to jest nieobecne w danej czcionce. To, co chcemy zrobić teraz, wybieramy opcję Insert Characters. Wybieramy OK. I tutaj, z tej długaśnej listy, wśród znaków, które znajdują się niemalże na samej górze tej listy, znajdziemy bardzo dużo znaków zaznaczonych na biało, na białym tle. Te, które mają białe tło, są niedodane do czcionki, natomiast te, które są zaznaczone na zielono, w tej czcionce już są. Możecie się zdziwić, jak często się zdarza, że w czcionkach obecna jest literka ukreskowane oraz literka EU. To się często bardzo zdarza. Natomiast w tym wypadku mamy tutaj tylko dodaną literkę ukreskowane. Dla przykładu pokażę Wam, jak przygotować polską wersję znaczka EŃ. Aby go dodać, wciskamy dwa razy na niego myszką i tutaj pojawi się jego kod. Duże EŃ, małe EŃ. Posłużymy się również przykładem litery Z. Oraz niech będzie E. Wybieramy OK, żeby dodać dane znaki, ale oczywiście w Waszym wypadku dodajcie wszystkie polskie znaki. Wybieramy OK. Na samym dole teraz czcionki dodały się puste sloty na nasze znaki. Tutaj jeszcze nic nie ma. Żeby tutaj coś dodać, musimy teraz wcisnąć na już istniejący znak, w tym wypadku na przykład N, który posłuży nam za bazę do EŃ oczywiście. Wciskamy na niego i wciskamy Ctrl-C. Najeżdżamy teraz tutaj i wciskamy Ctrl-V. Znak jest dodany i robimy dokładnie to samo w wypadku pozostałych znaków. Małe N posłuży jako małe EŃ, małe Z posłuży jako małe Z, duże Z posłuży jako duże Z, duże E jako duże E, a małe E jako małe E. Proste. Teraz, kiedy będziemy pisać znaki polskie w ramach naszej czcionki, będą one wyglądały dokładnie tak samo jak angielskie. EŃ będzie wyglądało jak N. Żeby tego uniknąć, chcemy dodać wszelkiego rodzaju ogonki, kropki lub też inne kreski. Żeby to zrobić, wybieramy teraz sobie coś, co posłuży nam jako baza do, na przykład załóżmy, że zaczniemy od EŃ. Żeby zrobić nasze EŃ, potrzebujemy kreseczki. A co to za znak? To jest, proszę Was, bardzo apostrof, więc klikamy sobie na niego dwukrotnie, otwiera się nam taka edycja. Używamy narzędzia do zaznaczania, zaznaczamy go w całości, używamy teraz kombinacji Ctrl-C i otwieramy sobie nasze N. Teraz wciskamy Ctrl-V, żeby wkleić to, co właśnie zaznaczyliśmy i teraz możemy sobie dowolnie to przesuwać myszką. Możemy również sobie zmieniać jego wielkość oraz kształt odrobinkę. Teraz wystarczy go ustawić w odpowiednim miejscu. Uważajcie tylko, żeby nie wyjść albo wcale, albo jak najmniej się da za ten kwadracik, który jest tutaj zaznaczony. Szczególnie uważajcie na dole. Jeśli za to wyjdziecie, możecie mieć potem problem, jeśli wasza czcionka będzie użyta w tekście, który będzie dłuższy niż jedna linijka. Wtedy mogą po prostu znaki przez siebie przechodzić, dlatego po prostu uważajcie, żeby nie przejść przez te linie. Mamy już przygotowane duże EŃ, możemy sobie od razu skopiować nasz ogonek jeszcze raz używając Ctrl-C. I teraz zróbmy to samo z małym EŃ, oczywiście zmniejszymy odpowiednio sobie nasz ogonek, niech będzie taki.
teraz bardzo podobna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku rzet. Żeby rzet nasze przygotować, wystarczy znaleźć jakąś kropkę. W tym wypadku niech będzie to o ten znaczek. Zaznaczamy sobie, możemy również kliknąć po prostu na to myszką i wtedy zaznaczy się od razu cały. Wciskamy Ctrl-C. Przechodzimy teraz do naszej zetki, która stanie się zaraz rzetką, jak tylko przystosujemy znak odpowiednio. Najpierw zróbmy z tego bardziej taki kwadracik. Myślę, że w tym miejscu będzie w porządku. To samo zróbmy w przypadku małego rzet. Zmniejszymy oczywiście odpowiednio kropeczkę. Wydaje mi się, że tak jest w porządku. Najciężej będzie w wypadku znaków, które zawierają jakiś ogonek pod spodem, ponieważ ciężko będzie znaleźć coś, co może posłużyć za bazę do ogonka. W tym wypadku natomiast posłużymy się choćby takim nawiasem. Weźmy sobie właśnie otwarcie nawiasu i wzięcie całego nawiasu może być odrobinę problematyczne. Będzie nam chyba ciężko umieścić go, tak żeby to ładnie wyglądało. Dlatego używamy teraz narzędzia do obcinania. I weźmy sobie tylko, powiedzmy, trochę mniej niż połówkę dolną. Zaznaczamy myszką, przeciągamy myszką, puszczamy i teraz nasz znaczek jest przecięty na pół. Teraz używając narzędzia do zaznaczania, wybieramy dolną połówkę, klikając na niego myszką. Teraz Ctrl-C, kopiujemy, idziemy z powrotem na dół do naszego E. Ctrl-V i teraz wystarczy sobie odpowiednio oczywiście pobawić się wielkością. O, śmieszne rzeczy się dzieją. Może lepiej używać, jak sami widzicie, tego, co jest tutaj. O. Nie jest to oczywiście najpiękniejsze E, jakie mi w życiu wyszło, natomiast powinno ono pasować, bo oczywiście jak trochę jeszcze się je dostosuje. Natomiast widać już wyraźnie, że to jest trochę dziwne, ale jednak E. To samo zróbmy w wypadku tego, które znajduje się tutaj. Zmniejszmy odrobinę ogonek. Tak, wygląda to całkiem w porządku. Możemy teraz, oczywiście jak już przygotujecie pozostałe wszystkie znaki, można zapisać naszą czcionkę za pomocą tej dyskietki. Nasza czcionka jest już wzbogacona o znaki, które dodaliśmy. Aby je zobaczyć, jak prezentują się w akcji, wystarczy wcisnąć dwa razy na daną czcionkę i pojawi się zdanie zarzuć gęślą jaźń. Jak widzicie, większość znaków brakuje, ale te znaki, które dodaliśmy, wyświetlają się prawidłowo. Mamy tutaj rzet, E oraz Eń, czyli wszystkie znaki, które dodaliśmy, są poprawnie dodane do czcionki i wyświetlają się prawidłowo. Wydaje mi się, że to już wszystko, co mógłbym Wam wyjaśnić. Dlatego dziękuję za obejrzenie. Powodzenia w tworzeniu swoich własnych polskich znaków do czcionek. Dziękuję za obejrzenie. Serdecznie zapraszam na streamy moje, które prowadzę na Twitchu. I do zobaczenia. Bye bye.